początku gratulacje. A coś na kombie może powiemy? No gratulacje, to zawsze pudło jest pudło. Dokładnie. To jest super. Patek, gratulacje trzeciego miejsca. Pozostał chyba jednak pewien niedosyt, bo gdyby nie ten pierwszy bieg, to mogło być coś więcej. Czuję się teraz na pewno po zawodach tak, że jestem delikatnie spełniony i nie do końca, ponieważ wydaje mi się, gdybym po pierwszym próbnym starcie zjechał do parkingu, żeby tam trochę rozkręcić sprzęgło, na pewno powiem w 100% założyłbym stawkę. No ale niestety nie udało się i chociaż pokazałem dalej w dalszej części zawodów Lwi Pazur, że nie poddałem się i walczyłem do końca, cieszę się z brązowego medalu po rocznej przerwie. No właśnie, bo w poprzednim roku taka, zrobiłeś taką jakby wpadkę w tych rozgrywkach, dwa lata temu mistrzostwo. No i teraz powrót udany. Zgadza się, no 12 punktami w tamtym roku w półfinale nie udało mi się awansować. Jednak mówię, cieszę się z tego roku, że minimum było podium, ale po dzisiejszych zawodach jest mały niedosyt, ale mam nadzieję, że sobie jutro to odbije w mistrzostwach polskich seniorów. I tam zanotuję dobry wynik i będę na pewno spełniony. Jeśli chodzi o zawody w Lesznie, to masz jakiś plan minimum? Które miejsce chciałbyś zająć? W środku tabeli byłoby na pewno satysfakcjonujące, jednak jedzie tylko 7 seniorów z Ekstraligi, dlatego jest o co walczyć. No i wydaje mi się, że jakiś jutro z juniorów zaskoczy leszczyńską publiczność. Powiedz, jak ci dzisiaj jeździło w Gorzowie, bo oprócz tego pierwszego biegu wyglądało, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Teoretycznie tak, jednak ciężko było się dzisiaj spasować z dzisiejszym torem w Gorzowie, ponieważ nie wiadomo było gdzie jechać, szerzej czy przy krawężniku, no naprawdę dużo ścieżek było na torze. Samym do końca nie wiemy z teamem, czy dobrze jechaliśmy przełożeni, bo niby nam pasowało, ale to dalej nie było to, co nam wydaje mi się, żeby mogło być lepiej. Coś takiego.